Dzień dobry, kolejny wywiad w drugoligowcu. Jest ze mną dzisiaj człowiek ze Śląska, człowiek z Bytomia, ale reprezentujący Ruch Chorzów, Tomek Foszmańczyk. Cześć Fosa. Witam wszystkich serdecznie. Uśmiechasz się, także nie ma chyba aż tak źle, jak mogłoby się wydawać, ale zaraz przejdziemy do tego, dlaczego jest dobrze. Na razie może zacznijmy co się dzieje, że trochę jest słabiej, tak? Nie powiem, że jest źle albo bardzo źle, no bo rozmawiamy na świeżo. Po meczu z Hutnikiem Kraków. Nie tego się spodziewaliście, myślę, nie tego się spodziewali kibice. Komentowałem wczoraj to spotkanie z Maćkiem Szcześniewskim, pozdrawiam oczywiście Maćka. No i też komentowałem, słuchaj, wasz mecz ze Zniczem Pruszków. Oba mecze podobne, oba przegrane 2-0. Komentarz? No, to może już nie powinieneś komentować naszych meczów na wyjazdach. Może przyjeźdź na jakiś mecz u siebie. Dobra. Bo te mecze akurat były bardzo podobne do siebie. Myślę, że bardzo dobrze zespoły podeszły do nas taktycznie i bardzo, bardzo nisko przede wszystkim grali z nami. To był nasz problem w tych meczach. Wiadomo, że grając u siebie jest nam o tyle łatwiej, że mamy duże boisko i przede wszystkim bardzo dobre. I mając 90 minut dużo czasu na to, żeby tego przeciwnika rozmontować, to jest nam o tyle właśnie łatwiej i w tych meczach u siebie raczej takiego scenariusza nie ma zbyt często, a na wyjazdach niestety teraz drugi raz się to powieliło i trzeba jak najszybciej o tym meczu też nie tyle zapomnieć, co wyciągnąć z niego jak najwięcej, bo nie może się trzeci raz to przydarzyć, że praktycznie jesteśmy przez 90 minut bez sytuacji stuprocentowej, przeciwnik nieźle zorganizowany i zdobywa bramkę po stałym fragmencie. Myślę, że tego, po czym w tym meczu oczekiwał i nie potrafiliśmy na to zareagować, ale no na pewno będziemy nad tym dużo myśleć i też będziemy pod tym kątem się przygotowywać, żeby to zmienić. Czy można wysnuć tezę, że macie problemy na wyjazdach z tymi zespołami teoretycznie słabszymi? Znaczy, no na pewno z zespołami, które nie oczekują, po których się nie oczekuje fajnego grania. Bo Hutnik wczoraj zagrał fajnie, naprawdę. Tak, tak. Był konkretny po odbiorze piłki i na pewno był dobrze zdyscyplinowany. Na pewno im pomogło to, że prowadzili bardzo szybko i wiadomo, że wtedy siłą rzeczy tych sił i tego entuzjazmu jest w drużynie przeciwnika dużo więcej, można pokonać ruch i to jest na wyciągnięcie ręki, więc ciężko, żeby ta mentalność ich spadała z każdą minutą. Inaczej się to dzieje, gdy my prowadzimy, to wtedy my możemy sobie pozwolić na troszkę wycofanie się i poczekanie i wtedy tak jakby chociażby ze Śląskiem można wtedy kontrować przeciwnika i to nam też bardzo dobrze wychodzi, no ale w tym ataku pozycyjnym niestety też wiadomo, że trzeba mieć na uwadze, że te boiska nie są w takim stanie jak jeszcze kilka tygodni temu czy kilka miesięcy temu, więc to nam na pewno też nie pomaga, ale nie mamy zamiaru się też tłumaczyć boiskiem czy formą przeciwnika. Przede wszystkim my zawiedliśmy, a to jest dla nas najważniejsze zawsze. A nie miałeś wrażenia trochę, że nie chciało wpaść, że gdzieś parę razy piłka mogła się inaczej podbijać? Nawet nie mamy niedosytu z powodu tych niewykorzystanych sytuacji, bo za dużo jej nie stworzyliśmy. Mieliśmy kilka strzałów z dystansu, ale no niestety nie były one na tyle jakościowe, żeby w ogóle trafiały światło bramki. No, Hutnik miał więcej sytuacji, wiadomo, że po odbiorze i w tym ataku szybkim gra się dużo łatwiej, my musieliśmy zaryzykować, odsłanialiśmy się, więc tak może po stronnemu widzowi gdzieś to tak ten odbiór tego meczu jest taki, że to Hutnik był lepszą drużyną. Oczywiście on strzelił dwie bramki, miał sytuację, ale z przebiegu meczu to oczywiście my prowadziliśmy grę i myślę, że to też będzie widać po statystykach meczowych, oczywiście poza strzałami na bramkę i golami. Dokładnie tak jak mówisz, a jeszcze wracając do mojego komentowania waszych spotkań, to komentowałem wasz mecz ze Śląskiem, także tam już było w porządku. Bardzo, bardzo fajny mecz, piękne bramki, twoje dwie, tak, jeżeli się nie mylę. I Ecik, bardzo ładne uderzenie z daleka, więc tutaj nie tak, że ciągle źle, przynoszę tutaj jakieś złe fluidy. Okej, dobra, mamy Hutnik zamknięty. Ja rozumiem, że to jest mecz, który przyda się wam pod względem analitycznym, pod względem takim, żeby nie załamywać rąk głów w dół, tylko wyciągnąć wnioski i czegoś się nauczyć, no bo będą was czekały jeszcze takie wyjazdy i właśnie na takich meczach się zdobywa dobre lokaty, tak? Czy liga się wygrywa, czy drugie miejsce z tymi słabszymi teoretycznie, tak? No dobrze, to teraz może już tak pozytywnie. Podsumujmy rundę jesienną, bo ona się skończyła. Druga pozycja, no ja powiem szczerze, jak na Beniaminka, no świetnie.
No na pewno przed sezonem, gdyby ktoś powiedział, że będziemy mieli drugie miejsce i 5 punktów przewagi, to wiadomo, że każdy wziąłby to w ciemno i byłby zadowolony. No, szczęście w nieszczęściu, że mamy niedosyt. To jest też ciekawe, że mając 5 punktów przewagi, to my mamy niedosyt tego, jak wygląda nasz dorobek punktowy. Wiadomo, że każdy gdzieś tam liczył w innych klubach również na pewno na większą, może poza Stalą Rzeszów, na większą zdobycz punktową, ale my patrzymy głównie na siebie i to nas tylko interesuje i myślę, że to przede wszystkim nasz dorobek punktowy dla nas nie jest zadowalający, bo mimo tego, że mamy bardzo dużo punktów, to wiemy w jakim momencie i z jakimi przeciwnikami potraciliśmy te punkty. Oczywiście szanujemy wszystkich, ale no, wymagałoby się od nas, żeby z zespołami z dołu tabeli punktować trochę bardziej regularnie i przede wszystkim za 3 punkty, bo nie zawsze to się udawało, ale no, tak jak wspomniałem na początku, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co mamy. Jest to fajna zaliczka i fajny bodziec do dalszej pracy, bo mając drugie miejsce, no, ciężko, żeby się oglądać za siebie i trzeba temu pelotonowi uciekać i taki mamy zamiar przez cały ten okres jeszcze do końca zimy, a później zobaczymy. Też na pewno potrzebne są wzmocnienia, wszyscy się będą wzmacniać i ta runda rewanżowa będzie na pewno trudniejsza, ale mam nadzieję, że będziemy na to przygotowani. Ja myślę, że to was tak fajnie też nakręca, mobilizuje, nie? Do dalszej pracy. Mamy drugie miejsce, a teoretycznie awans, tak? Dostali trochę punktów, jest, ale też właśnie macie ten komfort 5 punktów nad miejscem trzecim. I myślę, że to właśnie jako na zespół dobrze wpłynie. A skoro już mowa o Stali, według ciebie już wygrali ligę, czy jeszcze nie? Czy to jeszcze spokojnie? Nie, no myślę, że tam mają na tyle doświadczony zespół, że na pewno nie pozwolą sobie na jakieś rozluźnienie i jak dla mnie mają świadomość tego, że ligi nie wygrali i na pewno tak się na tą chwilę nie stało, bo nikt jeszcze nie wygrał po pierwszej rundzie czy do zimy całej ligi. Różne są sytuacje z piłką nożną, zresztą jak każdy sport, bardzo dużo się dzieje w głowie, więc jedna, dwie porażki mogą nagle sprawić, że zespół przestanie grać dobrze w piłkę, przestanie punktować i ta grupa pościgowa będzie z każdym meczem się zbliżać. Także jak dla mnie ligi jeszcze nie wygrali. Oczywiście są głównym faworytem, mają bardzo dużą przewagę. Grają bodajże najlepszą piłkę w tej lidze i na pewno też upatruję ich w gronie tych zespołów, które awansują z pierwszego miejsca do pierwszej ligi. A jak cię zapytam o drużynę, z którą grało ci się najtrudniej, to odpowiedź będzie właśnie Stal Rzeszów, czy może jakaś niespodzianka? Nie, to odpowiem zupełnie z drugiego biegu na te zespoły właśnie, z którymi się mierzyliśmy na wyjazdach i przegrywaliśmy ze Zniczem Pruszków i z ostatnio właśnie z Kutnikiem, bo to były najtrudniejsze mecze chyba dla ofensywnych zawodników w naszej lidze, bo było bardzo mało miejsca, bardzo mocno zabezpieczony środek i z tym mieliśmy dużo problemów, bardzo mało piłek i myślę, że w tych meczach mi się grało najtrudniej. Czyli ze Stalą można powiedzieć, że Stal gra ofensywnie i to jest fajne, tak? Że możecie wtedy się powymieniać. No, to można powiedzieć, że poszliśmy na wymianę ciosów ze Stalą. Sporo nas kosztował ten mecz, szczególnie w pierwszej połowie i szkoda, że nam się akurat nie udało udokumentować tego bramką, bo pierwsza połowa była zdecydowanie pod nasze dyktando, druga połowa już dużo lepiej rozegrana przez Stal i myślę, że ten remis zasłużony 0-0, taka niespodzianka, bo obydwa zespoły, które grają bardzo ofensywnie, ale akurat w tym meczu się nie udało strzelić bramek. No tutaj właśnie pewnie każdy by obstawiał u Buka, że będzie powyżej dwóch, a było 0-0, ale mecz ogólnie był dobry, bym powiedział, na ten poziom rozgrywkowy właśnie. Jak ogólnie oceniasz poziom Winner drugiej ligi? No myślę, że z każdym rokiem idzie ku lepszemu i to się już potwierdza od jakiegoś czasu. Mam taką może niepopularną tezę, że w tej ekstraklasie gdzieś ten poziom z roku na rok wydaje mi się, że troszkę pikuje w dół, a w pierwszej lidze i w drugiej lidze idzie do góry. Dlaczego tak się dzieje? Według mnie bardzo dużo zawodników, którzy przychodzą do ekstraklasy z zagranicy, obniżają ten poziom. Wiadomo, że nie wszyscy, ale spora część siłą rzeczy wypychają w tym momencie dobrych piłkarzy polskich do pierwszej ligi, ci lepsi z pierwszej ligi wypychają tych niezłych zawodników z pierwszej ligi do drugiej ligi i to jest jakby normalna kolej rzeczy według mnie i ten poziom naprawdę systematycznie się podnosi, są coraz lepsi piłkarze, coraz lepsi trenerzy, coraz więcej sztabu, coraz więcej ludzi w sztabach szkoleniowych przygotowuje się do meczów i myślę, że to też działa na korzyść całej ligi i otoczki.
No, spójrzmy na to, że to jest liga ze sponsorem tytularnym, to po pierwsze. Jest Sportice, które transmituje to spotkania. Skróty są na łączy nas piłka, więc tutaj na trzeci szczebel rozgrywkowy, tak? No myślę, że sporo. Poza tym, nie wiem, czy kojarzysz José Embalo, Olimpia Grudziądz, taki piłkarz, napastnik. Teraz gra gdzieś w zespole bodajże, który występuje w lidze konferencji i tam strzela bramki i on powiedział, że druga liga polska była najtrudniejszą ligą, w której grał. Taka ciekawostka. No, na pewno się gra trudno, bo trzeba naprawdę się mocno napracować w każdym meczu. Nie, praktycznie nie ma żadnego. My nie mieliśmy przynajmniej w tym sezonie takiego meczu, gdzie mogliśmy spokojnie kontrolować. Oczywiście wynik może o tym świadczyć, choćby ze Śląskiem czy z Bełchatowem, gdzie wygraliśmy 4-0, ale to tylko suchy wynik, bo naprawdę trzeba było. To były mecze, w których nabiegaliśmy chyba najwięcej kilometrów i to na niezłym tempie, więc to też świadczy o tym, że trzeba było swoje mocno popracować, żeby te mecze wygrać. I tak jest w każdym meczu. No, nie zawsze się to właśnie będzie przekładało na wynik, bo tak jak mówię, liga jest bardzo wyrównana i na bardzo wysokim poziomie. Okej, okay. Jesteś doświadczonym graczem. Dużo zależy na boisku od ciebie i twoja rola. Popraw mnie, jeżeli się mylę, trochę się zmieniło, bo grasz teraz chyba, znaczy grałeś kiedyś bardziej cofnięty, tak? Można tak powiedzieć, bardziej w środku, teraz jesteś tuż za napastnikiem. I właśnie, czy to jest ta zmiana taka w ustawieniu twoim? Wiesz co, całe życie grałem za napastnikiem praktycznie, albo na boku pomocy jeszcze, jak byłem młodym chłopakiem, ale dopiero tutaj jak wróciłem do ruchu po latach. Gdzieś grałem na tej ósemce razem z Michałem Okrzyckim, który grał na szóstce, czyli stworzyliśmy ten środek pomocy. Przed nami jeszcze Tomek Podgórski. Praktycznie graliśmy wymiennie w trzeciej lidze i bardzo dobrze to wyglądało. A to bardziej było spowodowane tym, że graliśmy z zespołami, które no, wiedzieliśmy, że siłą rzeczy mając taką kadrę i będąc przede wszystkim ruchem kożuch, będziemy cały czas prowadzić grę i jakby nie trzeba było, drużyna nie potrzebowała na tamten moment dwóch defensywnych, stricte defensywnych pomocników, więc mogliśmy sobie pozwolić na to, że nawet ten środek będzie bardziej ofensywny, dlatego też grałem ofensywnie, ale rozpoczynałem jakby mecz i te akcje wszystkie trochę niżej. Mm-hmm. Okej, okay. No to teraz takie drugie pytanie nawiązujące do tego, co już mówiłeś o trzeciej lidze, bo masz obecnie najwięcej strzelonych bramek w drużynie, a w trzeciej lidze, tak zerknąłem sobie na szybko, jeżeli to są dobre notatki, to 31 występów i tylko 5 bramek. Teraz masz już 7, tak? No i z czego to wynika? No, myślę, że z kilku rzeczy. Zmieniliśmy system gry, zmienił się szkoleniowiec i graliśmy. W trzeciej lidze też nam się grało właśnie. Jakby miał porównywać te mecze, dwa ostatnie, to w 90% tak wyglądały nasze dwa mecze przegrane ze Zniczem i z Hutnikiem. No to w dużej większości tak te mecze wyglądały u nas właśnie w trzeciej lidze, gdzie musieliśmy jechać na średnie boisko z zespołem, dla którego mecz z Ruchem będzie dużym wydarzeniem i wiadomo, że ta mobilizacja jest dużo, dużo większa na takie spotkania i grało nam się dużo ciężej. Oczywiście sytuacji siłą rzeczy wtedy jest dużo mniej do strzelenia bramek, no teraz jest trochę inaczej. W tych meczach z zespołami z góry, z czołówki jakby tej naszej tabeli, z tymi zespołami mającymi spore aspiracje, gra nam się dużo lepiej i gramy też dużo ofensywniej, bo możemy sobie na to pozwolić i nie boimy się wymiany ciosów w takich meczach i często wychodzimy właśnie obronną ręką z tych spotkań, dlatego też myślę, że ja mam też dużo więcej swobody wtedy i dużo więcej przestrzeni na boisku, co też staram się wykorzystywać. Piękna, pełna wypowiedź, dziękuję. Przed sezonem, bo też właśnie już zahaczyłeś temat szkoleniowców, po awansie, co ciekawe, doszło do zmiany. Trener Beretta odszedł, ja was tak zacząłem kojarzyć powoli, przygotowując się do Winner drugiej ligi. Jeden łysy, drugi łysy, czyli dwóch łysek, Tomek Foszmańczyk i trener Beretta. Zastąpiony został trenerem Skrobaczem. Jakbyś mógł w trzech zdaniach opisać, jaki jest trener Beretta, a jaki jest trener Skrobacz? Myślę, że trener Beretta to jest przede wszystkim ta nowa fala młodych szkoleniowców, którzy jakby, żeby to ująć dobrze, to żeby to wszystko oddać. Może łatwiej mi będzie zacząć od tego, jaki jest trener Skrobacz. Okej, okay, a trener Beretta jest młodszy od ciebie, prawda? Tak, jest młodszy. Mm-hmm. Na pewno trenera Skrobacza charakteryzuje to, że ma bardzo dobry kontakt z drużyną
i swoim doświadczeniem przede wszystkim, tymi latami spędzonymi na ławce trenerskiej wie i mając taki sztab doświadczony, który posiada, czyli trenera Wosia i trenera Grzyba, to jest niewątpliwa przewaga nad trenerami tej młodej właśnie fali, tej młodej generacji trenerów, którzy nie mają prawa mieć tego doświadczenia i też jeżeli nie dostaną jakby w sztabie, klub im nie zapewni albo nie będą sami chcieli kogoś doświadczonego, to na pewno tego doświadczenia może im czasami brakować i nie chcę powiedzieć, że to czasami było widać, ale no na pewno dużo, dużo większą rolę wtedy my przejmowaliśmy w szatni, ja czy Łukasz Januszka, czy Marcin Kowalski, a teraz z wielu funkcji, z wielu tematów, które wcześniej musieliśmy, mówiąc kolokwialnie, ogarniać, przejął sztab szkoleniowy, który bardzo dużo też rozmawia z młodymi zawodnikami, podpowiada. I jakby to jest przewaga naszego aktualnego sztabu, ale też pracowało nam się z trenerem Berytą bardzo dobrze, cyklicznie wygrywaliśmy mecze, także pieliśmy się cały czas w górę, a myślę, że ta zmiana jakby była zupełnie poza nami, my jakby nie mieliśmy na to w ogóle wpływu, zrobiliśmy swoje z trenerem Beretą, awansowaliśmy, miał inny pomysł na to wszystko, nie dogadali się z klubem i musieliśmy to uszanować. Okej, to temat zamykamy. Przejdźmy do młodych zawodników. Macie w składzie utalentowanych młodzieżowców, szczególnie tutaj mam na myśli Wójtowicza i Neugebauera. Dobrze też wygląda Bielecki, chociaż jest troszkę starszy. Jaką przyszłość widzisz przed nimi? Mają papiery? Mają. Bardzo, myślę, że bardzo dobrze rokują i przede wszystkim takim charakterem swoim, bo nie każdy młody chłopak, który teraz wchodzi do seniorów, ma fajny charakter do pracy i do tego zawodu. Nie każdy jest tak zafiksowany na punkcie piłki, jak akurat ci chłopcy i fajnie, że to im oddaje, bo grają regularnie i w wielu meczach grają bardzo dobrze. Myślę, że poza liczbami, bo może liczb Tomek Neugebauer ma trochę więcej asyst, ale jeszcze nie strzelili po bramce, ale naprawdę możemy być zadowoleni z tego, jak wyglądają w tamtym roku. Wspomniany przez ciebie Kuba Bielecki był jeszcze młodzieżowcem i też nam to dużo dawało, bo z Bartkiem Kulejewskim, który od kilku lat gra na bardzo dobrym poziomie w linii obrony, stracili miano młodzieżowca i tu też pojawiał się problem właśnie, jak to przejście, że przejście do wyższej ligi, do wyższego poziomu, to straciliśmy, właśnie ci chłopcy stracili status młodzieżowca, trzeba było ich zastąpić innymi, ale myślę, że bardzo dobrze się wkomponowali w zespół, grali w końcówce tamtego sezonu też regularnie i to myślę, że też ich zbudowało, a teraz myślę, że łatwo miejsca w składzie nie oddadzą i co już praktycznie pokazują, że warto na nich stawiać. A trzeba ich otaczać opieką, czy raczej już sobie radzą i w szatni i są takimi, wiesz, pełnoprawnymi zawodnikami, no bo też umówmy się, Ruch Chorzów, Śląsk, oczekiwania, presja i tak dalej. Wiesz co, akurat ta dwójka jest taka, że nie trzeba nad nimi stać i nie trzeba im dwa razy niczego powtarzać, bo oni doskonale wiedzą, co robią, dlaczego są w tym klubie i co ten klub znaczy, więc z nimi akurat jest dużo prościej. I myślę, właśnie fajnie, że im to, tak jak wspomniałem wcześniej, oddaje i widzą, że ta ciężka praca przynosi efekty, a nie z każdym młodym aż tak fajnie się pracuje i nie każdego młodego można puścić gdzieś samopas bez obawy, że coś wywinie czy zrobi coś złego, a tu akurat pretensji do nich nie można mieć żadnych. Czyli główka jest okej, sodówki nie ma, jest tak spokojnie, jest. Dobrze. A jeszcze zapytam cię, bo każdego w sumie z kim rozmawiam, to pytam, kto był dla ciebie, jaki był najlepszy zawodnik, z którym grałeś, o może tak? To jest ciekawe, bo kiedyś sobie robiłem taki ranking 11 piłkarzy na każdej pozycji, z którymi grałem. Przelecisz szybko, pamiętasz? Zdecydowanie chyba jeden z najlepszych, Paweł Golański z Korony Kielce. Okej. Okay. To na pewno. Mm-hmm. Ale to był na obronie, tak? Na prawej obronie. Mm-hmm. Ale dlaczego? Co, technika czy zmysł? Tak, technika. Świetnie się z Pawłem grało, naprawdę. Było widać w każdym treningu zaangażowanie. No, super podejście ogólnie też do całej szatni, do starszych i do młodych chłopaków. No, naprawdę taki, można powiedzieć, kapitan pełną gębą i pokazywał to zawsze na boisku. Nie był tylko człowiekiem z opaską, tylko naprawdę oddawał serce Koronie i drużyna to naprawdę czuła. No i do tego, mówię, dodawał naprawdę dużo jakości
bardzo pozytywna no, postać. Kadrowicz też swojego czasu. No, także zgadza się, to zgadza mówi. się. A ten ranking od bramkarza w górę tak szybko przelecimy, czy nie ma szans? No, gdzieś tam na pewno Jędza się pojawia, bo w Aha. Jastrzębiu mieliśmy okazję grać razem, nawet mieszkaliśmy razem Okej. kilka miesięcy. Seba Nowak w bramce, z którym się przyjaźnię od lat. W Termalice graliśmy razem w Wieksi Katowice. Gdzieś co, Bereś na pewno tam się pojawia, Jóźwiak na boku pomocy. No, tych chłopaków jest dużo, ale wszystkich nie jestem w stanie teraz na Dobra, szybko wymienić. czyli Goleńskiego uznajmy, że to był Tak ten jest. właśnie top z tych zawodników. No i tak, powiem ci, Fosa, oglądałem kulisy ruchu z Olimpią Elbląg i byłem zauroczony atmosferą, jaka panuje w klubie, tak rodzinnie, wesoło, po śląsku, tam dużo godki, ty sam nie godasz, jak rozmawialiśmy, znaczy pewnie umiesz, ale tak normalnie to właśnie byłeś tym na filmiku, wszyscy gadają po śląsku, nagle ty się pojawiasz i nie gadasz, nie? Także to było dla mnie takie śmieszne trochę. No i każde pokolenie kibicuje ruchowi, czy to od takiego bajtla, tak, jak to się mówi na śląsku, czy do starszego już kibica. Bardzo mnie to tak nakręciło, że to są inne takie kulisy niż zazwyczaj się ogląda, no bo całe rodziny kibicują, wszyscy wesoło chodzą na mecze. I czujecie presję wyników, jako właśnie, że macie takie wsparcie po tej drugiej stronie, czy raczej to mobilizuje to 12 zawodnik? Wiesz co, presję czujemy, ale jest to taka fajna presja, no naprawdę. Też oglądamy kulisy, śledzimy regularnie to, co się dzieje w social media i dostajemy bardzo dużo pozytywnych wiadomości od wszystkich kibiców i też presję oczywiście nakładają, ale też swoje potrafią pomóc i to nie jest tylko tak, że wymagają tylko od drużyny, tylko też wymagają od siebie, chodzą bardzo licznie na mecze, zapełniają stadion, przychodzą całymi rodzinami, też na wyjazdy, jeżeli są zorganizowane, to jeżdżą i to jest fajne, że to nie jest tak jak w większości klubów, że jak jest wyjazd zorganizowany, to tylko gdzieś tam dorośli faceci jeżdżą i po to, żeby gdzieś tam napić się tego piwka z kumplami, tylko naprawdę można zobaczyć, że na te wyjazdy, nawet bardzo dalekie, gdzieś do Kalisza, jeżdżą całe rodziny z małymi dziećmi, to jest fantastyczne, bo cały czas to grono naszych kibiców się powiększa. Też ostatnio miałem okazję jechać taksówką z jednym z kibiców klubu tutaj ze Śląska i też bardzo, bardzo ciepło się wypowiada właśnie o tym, co się dzieje, że też śledzi, ogląda kulisy, co by się wydawało trochę dziwne, nie powinien, może ktoś by pomyślał, że nie powinien kibicować, może nie kibicować, ale gdzieś oglądać kulis innego klubu, ale robi to, mówi też regularnie i bardzo się cieszę, że tak to u nas wygląda i myślę, że dla dobra polskiej piłki właśnie fajnie też dla całej otoczki tej drugiej ligi, że Ruchowi udało się awansować i mam nadzieję, że w przyszłym roku oczywiście życzyłbym sobie tego, że utrzymamy tą drugą pozycję przynajmniej i będziemy mogli cieszyć kibiców już w pierwszej lidze, ale to mówię, na to jeszcze trzeba trochę poczekać i przede wszystkim zapracować. Fajne jest to w rozmowie z tobą, że ty wyprzedzasz po prostu moje pytania i to, co ja za chwilę chcę powiedzieć. Jakby tak ładnie płyniesz po tym. Okay. Dobra, i właśnie podsumowując, chcecie awansować już teraz, czy raczej chłodne głowy, runda rewanżowa może być trudniejsza? No, na pewno będzie trudniejsza, też na pewno będzie tylko 14 spotkań, więc trzeba będzie się do tego bardzo mocno przygotować, bo wtedy jak się straci już punkty, czy to miejsce premiowane bezpośrednio awansem, możesz już go nie odzyskać, ale czy chcemy awansować? No oczywiście, żebyśmy chcieli, mając drugie miejsce, ciężko żebyśmy o tym nie myśleli i nie rozmawiali, ale mamy chłodne głowy, naprawdę to trzeba też oddać tej szatni, że gdzieś się sztucznie nie pompujemy, nie chodzimy z głową w murach. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że jadąc na Znicz czy jadąc na Hutnik przegraliśmy, bo byliśmy zbyt pewni siebie, że byliśmy przekonani, że ktoś się położy, ale tak naprawdę nie było. Podeszliśmy do tych meczów bardzo skoncentrowani, cały czas sobie powtarzaliśmy, że wiemy, że to będzie zupełnie inne mecze i takie też były. No niestety nie umiemy na razie się temu przeciwstawić, ale myślę, że to nas też nauczy tego właśnie, jak z takimi spotkaniami sobie radzić, ale oczywiście, jeśli wracając do pytania twojego, to chcielibyśmy w tym roku, mając taką zaliczkę i te drugie miejsce, chcielibyśmy już teraz awansować. Okej, okay. Trzeba to teraz ładnie spiąć klamrą. Czego ci życzyć oprócz awansu? Ja ci życzę zdrowia. Czego ty sobie jeszcze byś życzył?
Zdrowia przede wszystkim, no, żeby też chłopaków od nas omijały kontuzje, żeby trener miał taki ból głowy, że może wybierać ze wszystkich zawodników. Teraz mieliśmy trochę też problemów w obronie przez kontuzję Konrada Kasolika. Mam nadzieję, że już od stycznia będzie z nami się zupełnie na 100% przygotowywał bez żadnych dolegliwości. Będziemy mogli w optymalnym składzie rywalizować z innymi zespołami, ale mówię, każdy ma swoje problemy, każdy ma kontuzję w zespołach, także nie narzekamy, będziemy ciężko pracować i mam nadzieję, że to zdrowie będzie dopisywało. No i super, fajna rozmowa nam wyszła. Myślę, że miło spędziliście czas z nami. Ja zapraszam oczywiście do lajków, subów, wszystkiego tego, co tam ważne jest na YouTubie. Dziękuję Tobie, Fosa, za rozmowę. I no życzę wszystkiego, co najlepsze. Kłaniamy się nisko. Pozdrawiam. Dzięki. Pozdrawiam serdecznie.